Cześć! Mamy międzywikingowy przepływ gigabajtów. Z tego tutoriala dowiecie się, jak przelać swoje gigabajty drugiemu wikingowi. Nie martwcie się, cały proces jest banalnie prosty. No dobra, to jak podzielić się gigabajtami ze znajomym, by nie osiadł na internetowej mieliźnie? Zrobicie to tylko za pomocą naszej aplikacji Viking App. Jeżeli jeszcze jej nie macie, to link do pobrania znajdziecie w opisie tego filmu. Aby rozpocząć cały proces przelewania gigabajtów, wystarczy, że po zalogowaniu klikniecie odnośnik Dziel się gigabajtami, który znajduje się w centralnej części ekranu aplikacji. W widoku następnego ekranu zobaczycie informacje o ilości pozostałego transferu do przekazania. Pamiętajcie proszę, że jednorazowo możecie przekazać 5 GB raz na doładowanie, a stan waszych gigabajtów nie może być mniejszy niż 6 GB. Jest to zabezpieczenie dla was, abyście nie pozostali bez możliwości surfowania po oceanie internetu. Gdy już zdecydujecie się na przelanie swoich gigabajtów, wystarczy, że w dalszej kolejności klikniecie przycisk Rozpocznij, a następnie potwierdzicie wybór paczki internetu i pstrykniecie odnośnik Dalej. W kolejnej sekcji wpisujecie numer telefonu drugiego wikinga lub wybieracie go ze swojej książki telefonicznej, a następnie zatwierdzacie swój wybór przyciskiem Dalej. Ostatni krok to podsumowanie waszego transferu gigabajtów. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza i tapnijcie w przycisk Wyślij gigabajty. To tyle, to takie proste. Dzielenie się gigabajtami w naszej sieci działa tylko w ofertach Match, więc jeżeli jeszcze nie macie ich na swoich numerach, koniecznie odezwijcie się do naszego helpdesku w celu zaktualizowania swojej oferty. Pamiętajcie również, że przekazane gigabajty nie podlegają kumulacji. Jeżeli film wam się podobał, zapraszam do subskrybowania i komentowania. Trzymajcie się, cześć!